Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. On wymyślił, jak podzielić sferę na trójkąty. My podpatrzyliśmy troszeczkę, że tak można, że taki budynek, budowę stworzyć i zaadoptowaliśmy to na potrzeby branży eventowej. Teraz już rozwijamy to też w innych kierunkach, ale głównie to były przede wszystkim eventy. Jest bardzo niewiele firm na świecie, które tak naprawdę reprezentują. Na palcach jednej ręki można by policzyć takie, które się liczą. Nie, macie trochę podobieństwa do firmy, w której byłam. Podobieństwo jest w obszarze, że młodzi ludzie się tym zajmują. Mówię o Wiedźminie, o twórcach Wiedźmina. Tam młodzi ludzie fajnie wleżli, też zrobili sobie fajne studia. No i oni już podbili tak rynki, ale z tego co wiem, wy również. No, to jest tak, że wasze produkty gdzieś tam nawet jeszcze trafiają, tak? Staram się, tak. Na całym świecie już w zasadzie. Chyba jeszcze Nowej Zelandii nie zdobyliśmy, ale pracujemy nad tym. Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska. Irak to Irak nie. Mieliśmy projekt w Jemenie, natomiast akurat wtedy MSZ powiedziało, żebyśmy niekoniecznie wysyłali tam naszą ekipę montażową ze względu bezpieczeństwa. Normalnie to nasi ludzie tutaj stąd podróżują z tymi konstrukcjami, żeby je zamontować na naszym miejscu. Filmu Marsjanin, reżyserii Ridleya Scotta. Więc pozwoliliśmy sobie zaprosić naszych klientów i gości, dostawców i przedstawicieli organizacji samorządowych, żeby przedstawić im to, co robimy. Więc to, co tutaj pokażemy, to w takim telegraficznym skrócie dosłownie. Więc przede wszystkim jesteśmy producentem namiotów sferycznych. Sprzedajemy, wynajmujemy nasze produkty na całym świecie. W wielu krajach współpracujemy z lokalnymi firmami, którzy często są także naszymi partnerami na danych rynkach. Nasza podstawowa linia produktów to struktury Freedoms, czyli właśnie te namioty sferyczne. One mają od 30 aż do 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Mogą pomieścić nawet ponad 1500 gości. Taki największy, który teraz właśnie wprowadzamy na... A interesa dotyczyła inauguracji książki, którą napisał. Że nie napisał. Nie napisał. Tak. Premiera musiała się odbyć. No i widać właśnie, jak ta konstrukcja jest budowana. Tak.
ambitny logistycznie projekt, że Szech zażyczył sobie tej konstrukcji chyba niecałe dwa tygodnie przed imprezą. Musieliśmy zatrudnić jedną z firm kurierskich, która przetransportowała ponad 12 ton ładunku samolotem. To było na tyle duże wyzwanie także dla nich, że na swojej globalnej stronie jedna z tych największych firm kurierskich pisała o takim projekcie. Już będzie efekt końcowy za chwilę. Też blisko 600 gości, wszyscy usadzeni byli przy okrągłych stołach, była prezentacja, budki tłumaczy w środku, media. Tutaj właśnie wyglądam, przypomina marsjański krajobraz. I oczywiście nasz ponadtygodniowy pobyt tam w Jordanii rozpoczął się inaczej od drobnych niedogodności. Okazało się, że pustynny piasek jest tak brząski, że nasze tiry z całym sprzętem zakopały się w drodze na plan filmowy. Na szczęście z pomocą przyszła amerykańska armia, która tam rezyduje niedaleko Wadi Rum tej lokalizacji i szybko wytwórnia dogadała się z amerykańską armią, żeby pożyczyli takie potężne ciężarówki, które już dostarczyły wszystko na plan. Tutaj droga jeszcze właśnie na sam plan filmowy. Małgorzata Szwarc oraz właścicieli firmy Freedom's World in Fair, pana Adama Łuczakowskiego, panią Agnieszkę Soczewską oraz Roberta Wójcikowskiego. Dzisiaj czujemy się jak na planie filmu Marsjanin. Pani premier, bardzo proszę. Chciałam państwu wytłumaczyć, dlaczego przyjechałam właśnie tu, do tych młodych ludzi, którzy wzięli sprawę we własne ręce, no i rozkręcili cudowny interes. Są w tej chwili liderami, jeśli chodzi o branżę produkcji namiotów sferycznych. Ale pewnie państwo macie pewnie to szczęście, bo może oglądaliście już film produkcji amerykańskiej, do której oczywiście państwo taką futurystyczną konstrukcję produkowali. Zasłynęli z tego. Dzisiaj są już znani w całej Europie i na świecie. Mają swoje rynki zbytu, mają swoje magazyny również w krajach europejskich. I to, po co tu przyjechałam, to po to, żeby powiedzieć im dziękuję i że jestem dumna z tych młodych ludzi, którzy potrafią pokazać, że nie trzeba walić ręką w stół, nie wypychać za każdym razem, nie tupać nogami. Wystarczy, że taką polską, swoją własną markę. Jesteśmy przekonani, że dzisiaj eksportując te swoje produkty będą robić świetną reklamę dla naszego kraju, a wiecie, że politykom nie zawsze się to uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Wójt, bardzo proszę. Ja chciałam również dołączyć do tego, co Pani... To jest też początek, żeby inne firmy tego typu innowacyjne właśnie lokowały się na terenie naszej gminy, która jest bardzo atrakcyjna, jeśli chodzi o inwestycje. I przy tej okazji, jeśli mogę, chciałam Pani Premier bardzo serdecznie podziękować za ogłoszony dzisiaj przetarg na przebudowę drogi krajowej S13. Jest to droga bardzo ważna dla naszego regionu, nie tylko dla gminy, nie tylko dla miejscowości tak dużych jak Przecław i Warzymice, ale również dla Szczecina. Jest to droga, która będzie wprowadzała cały ruch z zagranicy, a także z Polski, z S3 w Szczecin. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i myślę, że dzięki tej drodze również kolejne firmy się u nas ulokują, bo jest to droga bardzo ważna ze względów właśnie gospodarczych. I jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Ci państwo są przykładem. Oni studiowali za granicą, ale przyjechali i robią interesy tu w Polsce. No to też wam bardzo dziękuję. Naprawdę każdego tygodnia przyjeżdżają do nas różni zagraniczni goście, między innymi przedstawiciele wytwórni, która realizowała film Marsjanin, ale także nasi klienci praktycznie z całego świata przyjeżdżają zobaczyć te nasze struktury tutaj na miejscu, podziwiają zarówno Kołbaskowo, jak i Szczecin. I niektórzy z nich wracają po nasze produkty, wracają po to, żeby zobaczyć więcej naszego regionu. Takich też klientów mieliśmy.
Bardzo Państwu dziękuję. Dzisiaj aktualne staje się przysłowie Polek potrafi. Dziękuję Pani Premier, dziękuję Pani Wójt, dziękuję Państwu i do zobaczenia. Premier, a jest nieoficjalna część zdjęcia, mogę prosić? A jest.